Tylko środowy raport doniósł o 70 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem z terenu miasta i ziemskiego powiatu suwalskiego. W suwalskim szpitalu ciągle też rośnie liczba pacjentów dotkniętych ciężką chorobą wynikającą z zainfekowania. No niestety widzimy bardzo duży wskaźnik wzrostu hospitalizacji. W tej chwili już przekroczyliśmy to, co mieliśmy na wiosnę. Na dzień dzisiejszy hospitalizacji zostało poddanych 98 pacjentów. W samym leczeniu respiratorowym to jest 14 osób, czyli bardzo, bardzo dużo. I tutaj widzimy, że to wzrasta. Dotychczas zaobserwowane tendencje w charakterystyce pacjentów ciężko przechodzących tę chorobę wciąż się utrzymują. Przebieg tej jednostki chorobowej jest troszeczkę inny, tak jak w rozmowach, jak to wynika z rozmów z naszymi lekarzami, on troszeczkę inaczej przebiega. Cały proces jest troszeczkę krótszy niż był poprzednio. Szybciej się pogarsza ten stan zdrowia tych pacjentów, którzy przybywają na szpitalu, ale również, co jest pocieszające, również te parametry szybciej wracają do normy. Może nie do pełnej, ale poprawiają ten stan zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o grupę wiekową, tutaj widzimy znaczące obniżenie, prawda? Pacjenci coraz młodsi są, to gro pacjentów to są 40-50 lat, taka średnia wieku, prawda? No i niestety, ale gro to są pacjenci niezaszczepieni, prawda? Ta wysoka ilość pacjentów na OIOM-ie wymagających podłączenia do respiratorów, to trzeba stwierdzić jednoznacznie, że to są pacjenci niezaszczepieni. Także pacjenci zaszczepieni przechodzą to dużo, dużo łatwiej. Niestety nie wszyscy pacjenci wracają do zdrowia. No niestety, ale ten wskaźnik jest dość wysoki, bo średnia zgonów dobowa to jest od 2 do 3 osób, czyli bardzo, bardzo wysoka. To jest różna grupa wiekowa, są i starsze osoby, ale niestety mieliśmy pacjenta w wieku nieznacznie powyżej 30 lat. Jak nas poinformował szef suwalskiego szpitala, według stanu na środowy poranek cały oddział intensywnej opieki medycznej był już zajęty przez pacjentów covidowych. Konieczne okazało się ograniczenie pracy bloku operacyjnego, ponieważ w znajdujących się na nim salach pooperacyjnych umieszczani są pacjenci wolni od koronawirusa, ale wymagający intensywnego nadzoru i terapii. Od wczoraj na potrzeby covidowe zajęty został kolejny oddział. Dermatologia. W szpitalnym laboratorium kończą się również możliwości analizatora wykorzystywanego do wykonywania precyzyjnych testów PCR. Posiadane urządzenie może w ciągu doby wykonać 130 badań. W najbliższy piątek ma dotrzeć do szpitala kolejny analizator. Pozwoli on na zwiększenie mocy przerobowych o kilkadziesiąt procent. Lada moment zostaną też doposażone oddziały, w których leczeni są pacjenci covidowi. Tak, jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na dostawę nowego sprzętu. Tutaj nasz organ założycielski, Urząd Marszałkowski, przyznał dla naszego szpitala dotację w wysokości 750 tysięcy na zakup nowej aparatury sprzętu. Ma to bezpośredni związek z leczeniem pacjentów covidowych. Tutaj ogłoszone zostały już przetargi na zakup nowego ultrasonografu kardiologicznego. Zakupione zostanie 20 urządzeń do monitorowania parametrów życiowych pacjentów, pompy infuzyjne oraz aparatura wysokiego przepływu tlenu, prawda, też dla pacjentów covidowych. W tym przypadku ścieżka przetargowa jest dość krótka. Nowy sprzęt trafi do placówki w grudniu.